Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy mecz towarzyski komentować będą Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Skoro mówimy o Barcelonie, to może przypomnijmy, że Katalończyków w innych regionach Hiszpanii przezywają, co miałem okazję sam usłyszeć, Polaków, czyli Polacy. Tak, też się z tym zetknąłem w Barcelonie. Nie bardzo wiem z jakiego powodu. Niektórzy uważają, że chodzi o niezbyt zrozumiały dla Hiszpanów język kataloński, ale wydaje mi się, że to już jest złośliwość ludzi z Madrytu. Jordi Alba. Ładnie Neymar! Zablokowany strzał. Piłka wychodzi poza linię końcową i będziemy mieli rzut rożny dla Barsy. Ależ ładne odegranie. Ponownie do Xabiego. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Uderzenie z pierwszej piłki. Ale też podkreślmy znakomitą asystę. Wydaje mi się, że tam się piłka otarła jeszcze o poprzeczkę. Wynik w tym meczu zostaje otwarty w 7 minucie. Suarez. Dobre przejęcie, brawo. Neymar. Aguero. I mamy rzut rożny dla Manchesteru City. Na początku tego spotkania. Broni, to jeszcze nie koniec akcji. Fantastyczna interwencja, stanął na wysokości zadania, zażegnał niebezpieczeństwo. Plisi. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Strzela! Fantastyczna parada. Rzut rożnego Manchester City. Świetnie wyczuł teraz, wyszedł, wyłapał piłkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Suarez. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Aguero. Przez długi czas kibice w Barcelonie nie wyobrażali sobie, by cokolwiek ozdabiało barwy blugrany, czyli nie było żadnych reklam na koszulkach piłkarzy Barsy. Ale od 2006 roku było logo UNICEF-u, a potem Kataru. Qatar Foundation, a ostatnio reklama linii Qatar Airways. 107 lat. To dużo rzeczywiście, nie było żadnej reklamy, ale jak widać, czasy się zmieniają, presja pieniędzy coraz większa. Pecunia non olet, mówili starożytni. Podniesiona chorągiewka, spalony. Messi. Neymar. Podaje z powrotem. To był ewidentny faul na polu karnym i będziemy mieli rzut karny.
Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Na szczęście sędzia był blisko całej sytuacji i słusznie odgwizdał przewinienie. Coś niesamowitego, jak on to obronił! Jesus Navas. Czy to wykorzysta? No strzela! Troszkę szczęścia, ach, nie udało się. Jordi Alba, Sergio Busquets, odegrał ponownie piłkę, odbiła się piłka od Messiego i jest poza boiskiem. Sania, Jesus Navas, Aguero. Aguero będzie w ataku, możemy się spodziewać wielu znakomitych zagrań, a przede wszystkim będzie szukał okazji do strzału. Piłka opuszcza boisko i rozpocznie za moment bramkarz. Sergio Busquets, Jordi Alba, akcja skrzydłem, dobre podanie. Messi, widać, że atak pozycyjny to ich domena, podania są przemyślane, nie ma głupich strat. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Aj, blisko słupek! I odgrywa z powrotem. Sergio Busquets. Sami od nas. Dobra okazja. Znakomicie bramka. Sędzia przyznaje rzut rożny Barcelonie. No i brawa dla bramkarza. Wyjaśniasz sytuację przy rzucie rożnym. Znakomite wyjście i obrona. We współczesnej piłce szybkiej czasami trzeba podejmować decyzję w ułamku sekundy i on to świetnie zrobił. No ciekawe, jak rozegra ten rzut rożny Manchester City. Messi, Sergio Busquets, Neymar, atak ślizgiem, teraz Touré, a teraz Kompany. Ależ waleczny jest Xavi, on odzyskał piłkę. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Niezbyt ciekawy. Manchester City prowadzi po pierwszej połowie, właśnie zaczynamy drugą. Xavi robi wszystko, żeby nie stracić piłki. Sergio Busquets. Wejście w ślizgiem, zobaczmy. Sergio Busquets. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Xavi. Czy uderza? Ależ ładnie to obronił. Pokazał, że jest wielkim graczem. Szansa Barsy, rzut rożnego. Szansa! Powinien być remis po tej akcji! Świetna sytuacja, ale strzał niecelny.
sami 11. Dzeko. No i popatrzmy, jak wznowią grę z rzutem za aut. Na boisko wchodzi Iniesta. Suárez. I Messi nie dał się pokonać. On jest dziś nie do pokonania. FC Barcelona będzie wykonywała rzut rożny. Sergio Busquets. Próbują wyrównać, ale na próbach jak na razie się kończy. Sam Gnasli. No, zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek. No, pewnie to chwycił. Mathieu. Sergio Busquets. Messi. Jest szansa! Uśmiechnął się bramkarz, no bo piłka trafiła wprost w niego. Widzę, arbitra dyktuje 11. Karny sędzia pokazuje żółtą kartkę. Chociaż zgodzisz się, że równie dobrze mógł pokazać czerwoną. Masz rację, miał sporo szczęścia. Zimną krwią wykorzystuje ten rzut karny. Mamy powtórkę wykonania tego rzutu karnego. Bramkarz nie wiem, czasem po twarzy zawodnika widać, że może nie strzelić karnego. On od początku wyglądał mi na takiego, który trafi. To zdumiewające. Statystyki strzałów są zupełnie odwrotne do statystyk bramki. Tak, nie wystarczy celować w bramkę, tylko trzeba trafić w bramkę. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Iniesta. Jesús Navas. Nasri. Czy to wykorzysta? No strzela! Aj, jaka bramka! Warte zobaczenia w powtórce, i przewaga rośnie. Widać, że nie rezygnują z szans strzelania kolejnych bramek mimo przewagi. Zaczynamy być świadkami bardzo niepoczytnego widowiska. Messi. Neymar. Messi znowu przy piłce. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Sergio Busquets. Będzie strzelał? Nie trafia do pustej bramki. Ja myślę, że powinien zmienić zawód. Jest wiele pięknych zawodów na P. Tak, piekarz, kucybut, do tego by się nadawał. Dzeko. Jesús Navas. Sergio Busquets. Mamy aut i rozpocznie Barcelona. Neymar. Iniesta. Próbują ataku bokiem boiska.
ta główka nie zaskoczyła bramkarza. Mathieu. To już końcówka tego jednostronnego meczu. Andres Iniesta. Aguero. No. Interwencja i decyzja sędziego. Czekamy. Wydawało się, że upadnie na murawę Messi, ale tylko się zachwiał. Wybiega na pozycję. Wyglądało to na pewną bramkę. Świetnie bramkarz interweniował. Jesus Navas. Górę. Ładne to zagranie piętą, ale niezbyt dokładne. Niestety stracił piłkę. Jordi Alba. Wysokie podanie do Neymara. To spójrzmy. Jest okazja. Barca strzelasz. Pięknie gol. Cały czas go chwaliliśmy, ale teraz nie miał nic do powiedzenia. Ale to jest bramka niespodzianka. Bronił naprawdę w tym meczu znakomicie. Ten gol niestety nic już nie zmieni w tym meczu. Suarez. Messi. Mecz właśnie się zakończył. Wygrana w takim meczu to nie to samo, co w grze o punkty. Ale daje im pewien komfort psychiczny.